Jak pan to odbiera? Przepraszam, panie doktorze. Czy to jest protest przeciwko elitom łódzkim politycznym, samorządowcom? Czy rzeczywiście powinni się po tym nauczyć pokory nie tylko ci, którzy miastem ostatnio rządzili, tylko także ci, którzy są w łódzkiej polityce? Na pewno jest to sygnał dla nas wszystkich, polityków. To jest, nawet tutaj chyba nie chodziło bardziej o proces wprowadzenia miasta inwestycyjnego, tylko być może taki proces, taki pewien proces podejścia do ludzi, trochę bardziej ludzki, może szacunek do ludzi, może w ferworze jakby zarządzania miastem gdzieś to się troszkę po drodze zgubiło i tego zabrakło, co trzeba pewnie przyznać. Natomiast jest to dla nas wszystkich polityków bardzo ważny sygnał, nad którym powinniśmy się z pokorą pochylić, bo też odpowiadamy za mamy funkcję społeczną, odpowiadamy za pewne rzeczy i naprawdę tutaj trzeba z naszej strony też dużo pokory. I warto to przemyśleć, się nad tym zastanowić, co się stało. Warto się zastanowić nad tym, co się stało, powiedział poseł Seliga. My chcielibyśmy wrócić do kampanii, która działa się przed referendum. Twierdzimy bowiem, że była pełna nienawiści, że była prowadzona fatalnie po obu stronach. Dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest sukces Jerzego Kropiwnickiego, bo 500 000 osób zostało w domu, nie poszło zagłosować. Czy to był efekt kampanii Nie, nie idź na referendum? To nawet trudno traktować jako przewrotność. To jest po prostu niemądra odpowiedź, czy wypowiedź, trzeba to nazwać wprost, bo demokracja nie polega na żonglowaniu liczbami, które raz na zasadzie niedopełnienia, innym razem na nadreprezentacji są przywoływane. To jest bez wątpienia ogromny sukces demokracji, której część klasy politycznej niezwykle w świecie się boi. Dlatego nie chcę między innymi wprowadzić bezpośrednich czy jednomandatowych okręgów wyborczych zarówno dla parlamentarzystów, jak i dla posłów, bo wtedy podobna przygoda mogłaby spotkać tych, którzy nie wypełniają swoich mandatów. Natomiast fakt, że poszło 132 tysiące ludzi w mroźny dzień po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie, jest oczywiście dowodem na ogromną mobilność naszego społeczeństwa, a nie na brak sukcesu. A powiedzcie panowie, czy to też jest, ja będę się upierał przy tym, że to jest trochę takie wotum nieufności wobec polityków i polityki. Tak wynika także z sondaży tych łódzkich. Teraz będzie wygrywała ta partia, która będzie potrafiła wylansować, może to jest złe słowo, ale użyjmy go, taką osobę, która będzie z polityką jak najmniej kojarzona. Nadchodzi czas na takich prezydentów, jak choćby prezydent Wrocławia, którego popierają praktycznie wszystkie ugrupowania duże polityczne. Znaczy w Łodzi największe poparcie ma kandydat inny, tak? Kandydat obywatelski, 25% więcej niż potencjalny kandydat Platformy, rzecz z tym, że jakiego kandydata nie ma, a koniec końców ludzie, kiedy dochodzi do głosowania, i tak głosują na partię. To jest ten problem, że to jest kwestia także pewnej... Poza Gdynią, poza Wrocławiem, tak, poza Katowicami. Tak, partyjni kandydaci musieli zostać najpierw poza członkiem SLD. Zgłaszani wszyscy ci prezydenci, których my kojarzymy jako bezpartyjnych, w swojej pierwszej kadencji byli zgłaszani przez którąś z partii. To jest dyskusja, kim jest prezydent Rzeszowa, ale to już zostawmy to po programie, proszę państwa. Nie, zazwyczaj politycy lubią dyskutować o personaliach bardziej niż o programach. To wychodzi w każdym kroku. Natomiast jest pytanie, czy w Łodzi jest taka możliwość, żeby nawet nie obywatelski kandydat, ale być może społeczeństwo było w stanie się tak zmobilizować, a wydaje się, że ten rok temu będzie bardzo sprzyjał. Ten taki gorący rok, kiedy po politykach, co widzieliśmy na sesji kamery, już możemy spodziewać się wyłącznie takich kampanii, kolejnych kampanii nienawiści i nawalanek, czy społeczeństwo będzie w stanie im patrzeć na ręce. I to trochę od nas zależy. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi się zmobilizowało pomimo tej kampanii, bo ta kampania, tak jak pani redaktor zauważyła, raczej zniechęcała. Bardzo wiele osób nie rozumiało, dlaczego 9 miesięcy przed, czy rok powiedzmy, tak, przed wyborami mają iść do tego referendum. Dlaczego tego na przykład Lewica czy Platforma nie były w stanie zrobić 2 lata temu, kiedy to referendum miało troszeczkę więcej sensu. Ludzie, którzy są przeciwnikami Kropiwnickiego, byli w bardzo trudnej sytuacji, bo mieli do wyboru albo dosyć nierozsądne referendum tuż przed wyborami i Platforma była złapana w tę pułapkę i co na początku było widać, prawda, te różnice między Skrzydlewską a całą resztą partii, albo zostać w domu i pozwolić się na dokończenie przez bardzo złego prezydenta dokończenie kadencji. I to była taka pułapka, którą SLD, chcąc wylansować pewne swoje postulaty polityczne, złapało całe społeczeństwo i moim zdaniem bardzo wiele osób, to trzeba by zrobić jakieś badania, to jest polityka, zostało w domu. Także... Tak, oczywiście. Natomiast zwłaszcza młodzi ludzie, moim zdaniem, zostali w domu dlatego, że nie chcieli brać udziału w politycznej awanturze, a tak postrzegali to referendum. Chociaż frekwencja była bardzo dobra, jeśli popatrzeć na referendum. Nie, tak, często w wyborach samorządowych się taka frekwencja. Ona była lepsza niż wtedy, kiedy wybierano na pierwszą kadencję pana prezydenta Kropiwnickiego. Druga tura była mniej, tak, mniej reprezentatywna. Była prawie taka jak w wyborach do Europarlamentu.
to możemy rzeczywiście powiedzieć, także to rzeczywiście... Ja chciałbym tak troszeczkę się odnieść do tego, co pan powiedział. Przecież nikt w Polsce, a zwłaszcza w wyborach samorządowych, nie zabrania komukolwiek startu i poddania się próbie elekcji na prezydenta, czy na radnego, czy na kogokolwiek, jeżeli chodzi o samorząd. I tutaj nie trzeba szczególnego wysiłku, żeby taki wysiłek podjąć. Także nie zrzucajmy na to, że partie polityczne dominują i nie dają szansy zwykłym obywatelom do tego, żeby w takich wyborach, czy w takich szranki wyborcze stanęli. Jest taka zupełnie inna sprawa. Partia polityczna zawsze oferuje ze sobą program. Czy pan powie, że my dyskutujemy o personaliach, czy też nie, ale zawsze za personaliami idzie jakiś program. Lepszy, gorszy, ale ten program jest przygotowany, rozpisany na pewne lata i na pewne działania. Oczywiście nie zawsze wszystko się da zrealizować i to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tutaj, bez względu na to, co powiemy, poszli mieszkańcy Łodzi, którzy nie to, że mieli dosyć Kropiwnickiego, mieli dosyć tego, co się przez te ostatnie lata w tym mieście działo. Panie pośle, ale o słabości łódzkiego życia politycznego świadczy to, że ani Platforma, ani SLD, ani Prawo i Sprawiedliwość nie mają takich liderów, których można by porównywać no, choćby z Jerzym Kropiwnickim, którzy są naturalnymi kandydatami na prezydenta Łodzi. Łódzka Platforma jest bardzo młoda. Jeżeli to jest wybieg polityka, odpowiedź. Nie ma takiego lidera. Jest bardzo lider. Ja powiem tak. Jerzy Kropiwnicki dwie kadencje wcześniej uzyskał tak wysokie poparcie na fali zwycięstwa też PiSu w kraju. Wówczas państwo... No wtedy jeszcze PiS nie wygrywał. Wtedy już, przecież to było dwie kadencje wcześniej, wtedy już poparcie PiSu znacznie rosło i ta sytuacja po poprzednich rządach, gdzie PiS dochodzi do władzy i wszystko czyści, jest wielki szeryf, który sprząta... To wtedy był szefem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. CBA i tak dalej, nie, no ale uzyskał poparcie tego elektoratu. Ale co z tymi waszymi liderami? Więc ja odpowiadam, i to rosło. Ta ostatnia kadencja pokazała jednak, że te oczekiwania, jakie budził w mieszkańcach Łodzi prezydent Kropiwnicki, ich nie spełnił. No, urządził z magistratu biuro referendalne do Święta Trzech Króli. Ale ja nie słyszę o tym waszym liderze, pani poseł. Wyjazdy i dlatego macie moim takiego? Zdaniem, ale ja już odpowiadam, za chwilę odpowiem. I dlatego moim zdaniem mieszkańcy Łodzi powiedzieli dość. Dość, jest jeszcze rok czasu, nie ma możliwości, żeby dalej tak sprawować władzę. Liderem, natomiast nie chodzi wcale o to, żeby to był lider danej partii X i Y, który dzisiaj z tego tytułu, że Jerzy Kropiwnicki nie jest prezydentem, coś ugra i wygra. Bo nie w tym celu to referendum ale było przeprowadzone. Ale nie, macie samorządowca z krwi i kości, naturalnego lidera samorządowców waszych wyborów. I gwarantuję panu i wszystkim słuchaczom, telewidzom, że się urodzi. Że się urodzi, że będzie można postawić na kandydata lewicy, który z całą pewnością będzie cieszył się popularnością i sympatią. Ja jeszcze raz podkreślę, to wcale nie chodzi o to, że to musi być jakaś figura z danej partii, bo nie w tym rzecz. Właśnie rzecz w tym, żeby to była osoba lubiana, szanowana i która ma... Może ta osoba jest Dariusz Seliga jeszcze jest przy telefonie. No jeszcze o liderach mogę porozmawiać. Już zaraz wrócimy. Tylko dajmy powiedzieć jeszcze... Może partia, pozwólcie państwo dokończyć, może partia poprze jakiegokolwiek innego kandydata, to nie musi być figura, nie w tym rzecz. To ma być osoba lubiana przez mieszkańców Łodzi. I to ma dobrze by było, żeby jeszcze była kompetentna. No, bo to nie jest quiz popularności, tylko to powinien być wybór kompetentnego radzenia samorządowego. Tak? Trzech ministrów konstytucyjnych. Poseł Seliga przy telefonie, czy PiS może zaprezentować osobę, która jest kompetentna, jak powiedział panie pośle, Ireneusz Jabłoński i popularna lubiana. Poseł Seliga, bardzo proszę. Co z waszymi liderami, panie pośle? Panie redaktor, szanowni państwo, ja nie ukrywam, że bardzo się cieszyliśmy, że można było współpracować z panem prezydentem Kropiwnickim, ponieważ no, był to bardzo wysokiej, jest to bardzo wysokiej jakości polityk. I... Ale on już z pewnością nie będzie kandydował, mówmy tak zapowiedział, co będzie, tak panie będzie. Pośle. Co z waszymi liderami w Łodzi? To prawda, no, podobnie Prawo i Sprawiedliwość w całym województwie łódzkim, jak i w Łodzi jest młodą partią i prowadzimy już pewne rozmowy. Nie ukrywam, że mamy no, dwóch kandydatów, których będziemy zaprezentować mieszkańcom Łodzi, ale najpierw chcemy też rozmawiać o programie i o tym, jaki trzeba mieć pomysł na Łódź, bo to jest dzisiaj najistotniejsze. A jakie to są nazwiska? Janina Gos. No, panie redaktorze, powiem uczciwie, no nie jestem się upoważniony, żebym to nazwisko powiedział. Piątkowski, Michalik, Tomaszewski, te nazwiska wchodzą w grę? Te nazwiska też są rozważane, tak.